Plażowy look to najmodniejsze hasło tego sezonu, tych wakacji. Dlatego dzisiaj z Izą pokażemy Wam kilka specyfików, które sprawią, że będziecie wyglądały, jakbyście właśnie wyszły z plaży. Iza, co przyniosłaś do studia? Pierwszy produkt, który pokażę, jest to sól morska w sprayu marki Tony & Guy. I właśnie ona ma nam pomóc uzyskać takie fale, jakbyśmy dopiero co wyszły z morza. Ja niestety wyglądam, jakbym się potargała po użyciu tego preparatu. No nie jest on niestety dla mnie stworzony, bardzo bym chciała uzyskać efekt pięknych fal, ale przy pomocy tego kosmetyku, no w moim przypadku to odpada. Kosztuje 20 zł, to jest taka mniejsza pojemność, 75 ml. Ja wierzę, że ten produkt może się sprawdzić, natomiast no nie na moich włosach. Mam coś podobnego, to jest nowość marki Schwarzkopf z linii Got to Be i to jest Beach Girl, dziewczyna z plaży. I to jest spray z solą morską. Ten spray nadaje teksturę naszym włosom, a także objętość. Podkreśla ten delikatny skręt. Ten spray można używać na włosy zarówno mokre, jak i suche. Ja dzisiaj delikatnie spryskałam swoją fryzurę. Włosy faktycznie są zmierzwione i takie lekko potargane. Mnie ten efekt odpowiada. To już chyba w zależności od Waszych preferencji. To jest pojemność 200 ml, a koszt około 15-18 zł. Ten kosmetyk można upolować w promocji, także myślę, że jest to fajna alternatywa na takie wakacyjne wyjazdy. Inny sposób, jeżeli chodzi o mój przypadek, na falę to lokówka. I tutaj mam taki produkt, który chroni nasze włosy przed wysoką temperaturą, także przed suszarką, lokówką, prostownicą. Jest to Tresemme. Produkt niestety niedostępny stacjonarnie w Polsce. Trzeba szukać tych kosmetyków online. Zapłaciłam za niego chyba 19 zł. Jest bardzo wydajny. Tutaj jest 236 ml. Stosuję go już od paru miesięcy. Jeżeli chodzi o ten produkt, nie widzę żadnych minusów. Pięknie pachnie, faktycznie chroni i nie obciąża naszych włosów, więc przed każdym zastosowaniem lokówki czy prostownicy sięgam po niego. Coś dla fanek kosmetyków ekologicznych. To jest marka Alterna i Bamboo Style Boho Waves. To jest lekka mgiełka. Po użyciu tej mgiełki włosy są delikatnie zmierzwione, a fale usztywnione. Ten kosmetyk zawiera ekstrakt z bambusa, a także piżma i lilii wodnej. Mgiełka posiada również certyfikat EcoCert, czyli jest to kosmetyk w 100% ekologiczny. Niestety cena mnie nie zachwyciła, to jest około 120 zł, a pojemność tylko 125 ml. Coś dla fanek dużej objętości na głowie. Jest to pianka do włosów w sprayu marki Schwarzkopf, to jest ta seria Got to Be. Jeżeli chodzi o działanie tej pianki, to według mnie działa jak każda inna pianka, delikatnie unosi nasze włosy u nasady. Jeżeli je wyciągniemy na szczotkę, to faktycznie efekt jest gwarantowany. Fajna jest aplikacja, tak? Bo jest ten produkt w sprayu, możemy go nanieść bezpośrednio na nasze włosy i przepięknie pachnie malinami. Koszt tego produktu to około 20 zł, więc to jak na piankę dosyć dużo, ale to jest 250 ml, myślę, że jest wydajna, bo też używam jej już jakiś czas, a mam wrażenie, że to opakowanie jest dalej pełne. Jeśli macie już dość plażowego wyglądu i fal na głowie, marka Marion proponuje eliksir prostujący włosy. Ja ten eliksir używam pod koniec suszenia. Ma on gęstą konsystencję, on trochę przypomina mi te wszystkie biosilki. Włosy po użyciu tego kosmetyku nie są tak podatne na falowanie i faktycznie ten efekt wyprostowania utrzymuje się do kilku godzin. Dodatkowo nie zauważyłam, żeby włosy elektryzowały się, co zdarzało się w przypadku podobnych specyfików. To jest pojemność 50 ml.
A koszt tego eliksiru to tylko 8 zł. Ja jako miłośniczka uniesionych włosów u nasady skusiłam się na produkt marki Sajos. Jest to puder marki Sajos, który ma właśnie zwiększyć objętość naszych włosów już od nasady. Może pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj mam takie siteczko i sypie się taki puder. Spiemy go bezpośrednio na przedziałek. Na suche włosy. Na suche włosy. I niestety jestem niezadowolona z tego produktu, ponieważ niemiłosiernie skleja włosy. Robią się takie matowe, klejące, obciążone. Później, jeżeli chodzi o zmycie tego produktu szamponem, jest po prostu problem z tym. Musiałam myć głowę chyba 3 czy 4 razy, żeby pozbyć się tego uczucia ciężkości na włosach. Faktycznie unosi włosy u nasady, jakby spełnia swoje zadanie. Natomiast kosztem posklejanych, matowych, brzydkich włosów generalnie to jest produkt nie dla mnie. Kosztuje w drogerii coś około 20 zł, tutaj jest 10 gram. Może u kogoś ten produkt się sprawdzi, no ja już do niego na pewno nie wrócę, nie będę dawać mu kolejnej szansy. To mam coś podobnego. To jest spray podnoszący włosy u nasady i to jest hit, bo od zawsze, praktycznie odkąd pamiętam, zmagałam się z takimi przyklepniętymi włosami na czubku głowy. No i ten spray, muszę powiedzieć, że chyba przezwyciężył prawo grawitacji tym razem. Ten produkt spełnia obietnicę producenta, podnosi włosy u nasady, a aplikacja jest banalnie prosta. Wystarczy głowa w dół, spryskać włosy preparatem, a następnie delikatnie przygładzić szczotką bądź grzebieniem. Ten spray dodaje objętości i elastyczności naszym włosom. Ja jestem zachwycona i myślę, że przy nim zostanę nie tylko na wakacje. Jeśli chodzi o koszt tego kosmetyku, to jest około 40 zł. Kosmetyki, które przed chwilą pokazałyśmy, to jest jakiś mały wycinek dostępnych w drogerii produktów do stylizacji włosów. Każdy z nas musi znaleźć coś, co pasuje do jego struktury, długości, objętości włosów, a my zapraszamy na kolejny odcinek.